Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Narodowe Centrum Nauki otwarte w marcu 2011 roku finansuje badania podstawowe. Od początku swego istnienia otrzymaliśmy prawie 25 tysięcy wniosków i w wyniku zgodnej z najlepszymi światowymi standardami procedur oceny wyłoniliśmy z tego 4360 wniosków, które dostały finansowanie. Łączna suma finansowania tych wniosków to jest ponad 1,5 miliarda złotych. Mimo że instytucja działała w okresie organizowania się, my od chwili otwarcia, znaczy niecałe dwa tygodnie od otwarcia Narodowego Centrum Nauki ogłosiliśmy pierwsze konkursy. Uważam, że NCN bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków zarówno wobec polskich naukowców, jak i Polski jako całości. Narodowe Centrum Nauki przez te niecałe dwa lata sformułowało 9 rodzajów programów grantowych, zarówno mierzonych jakby we wszystkich naukowców, ale też pewne grupy naukowców, szczególnie ważne, takie jak młodych naukowców, jak również grupy naukowców najwybitniejszych. Także mamy 9 rodzajów programów grantowych i każdy pracownik nauki w Polsce znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pytania, znaczy chciałbym jeszcze potwierdzić, bo w tym kontekście pytania pani poseł Matusiek-Lipiec, chciałbym podkreślić, że koszty funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki są bardzo niskie w porównaniu z podobnymi agencjami w świecie. Koszty u nas wynoszą około 4%, w tym koszty płac wszystkich pracowników ze wszystkimi narzutami są wyraźnie poniżej 1% naszego budżetu. Jesteśmy jednym z rekordzistów świata, jeżeli chodzi o efektywność. Teraz moje odpowiedzi na zapytania te bardziej szczegółowe pana posła Kazimierczaka, między innymi dotyczące okresu oczekiwania wnioskodawców, w tym oczekiwania na ocenę formalną. My staramy się ten proces skrócić, o ile to jest możliwe. Ze względu na nasze ograniczone zasoby, o których wspomniałem przed chwilą, oczywiście i biorąc pod uwagę te dziesiątki tysięcy wniosków, tak, które procedujemy, ten czas no, nie jest tak mały, jakbyśmy sobie tego życzyli. Usprawniamy nasze procedury. Początkowo wyniki oceny formalnej, w szczególności odrzucenia wniosku na podstawie oceny formalnej, które były na koniec całego jakby procesu, całego cyklu oznajmiane ze względu na taką opinię prawną, jaką otrzymaliśmy, ale potem znaleźliśmy ścieżkę na skutek próśb naukowców, żeby ogłaszać od razu, robimy to teraz natychmiast. Wszystkie konkursy ogłoszone od marca zeszłego roku już mają ogłaszaną ocenę formalną po pierwszym etapie, a nie na końcu procesu. Jeżeli chodzi o dobór wnioskodawców, my powołujemy opiniodawców, ekspertów. Powołujemy ekspertów z grona najlepszych naukowców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mamy znaczący procent, około 14% w tej chwili w całości, jeżeli chodzi o ekspertów zagranicznych, ten procent będzie rósł. Jeżeli chodzi o polskich, staramy się wybierać najlepszych, mamy korpus ekspertów, ale trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że jakość tych opinii jest odzwierciedleniem również jakości środowiska naukowego. Po prostu te opinie no, są takie jakościowe, jak jest to środowisko. Ale oczywiście staramy się ten proces usprawniać i myślę, że to działa coraz lepiej. Takim częstym pytaniem, jeżeli chodzi o jakość naszego działania, które słyszymy, w szczególności reprezentantów nauk technicznych, a to środowisko jest mi o tyle bliskie, że sam jestem inżynierem, jest to, że niektórzy myślą, że może te badania techniczne są gorzej traktowane. Nie jest tak, dlatego że nauki ścisłe i techniczne mamy trzy obszary. Nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne i o sztuce i nauki o życiu. Nauki ścisłe i techniczne dostają mniej więcej połowę całego naszego finansowania. Współczynnik sukcesu w naukach ścisłych i technicznych wynosił w ramach wszystkich konkursów około 22%, w ramach samych nauk technicznych około 19%, czyli minimalnie mniej niż ścisłych. Ale trzeba pamiętać, że inżynierowie mają, również naukowcy inżynierowie mają szansę aplikować o granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co jest dużo trudniejsze na przykład dla historyków czy fizyków, teoretyków. Także myślę, że Narodowe Centrum Nauki spełnia swoją rolę i chciałbym zwrócić uwagę, że na stronie www.ncn.gov.pl są bardzo szczegółowe dane statystyczne. My wczoraj ogłosiliśmy również rankingi jednostek naukowych, w tym uczelni, instytutów badawczych, instytutów panowskich, ustalone w ten sposób, ile grantów czy ile pieniędzy z Narodowego Centrum Nauki te jednostki zdobyły. Myślę, że jest to bardzo pouczająca lektura. Dziękuję bardzo.